Rozmawiam z panem Markiem Kucińskim, który jest laureatem dzisiejszej nagrody, dzisiejszego wieczoru. Dzisiaj mamy 15-lecie gali Tygrysy Biznesu, więc jest bardzo ważne wydarzenie. Widzę, że statuetka jest strasznie ciężka, dużo pracy. Proszę mi powiedzieć, czym pan się zajmuje, za co jest ta nagroda? Nagroda jest za zabezpieczenia przeciwpożarowe w Rzeczpospolitej. O, to bardzo ważne, żebyśmy nikt nie zginął, nikt się nie zapalił. Na czym polega pana praca? Polega moja praca, prowadzę firmę od 25 lat. Zabezpieczamy gdzieś około 70 obiektów rocznie. Czyli to są wszystkie ochronne, przeciwpożarowe? To jest tak jak na przykład galerie, po prostu hale logistyczne, tym głównie się po prostu trudnimy. To jest nasz jak mówimy, produkt, który realizujemy pod klucz. A czy to są tylko antypożarowe obiekty, duże obiekty, tak, czy również pracujecie dla prywatnych mieszkań? Nie, prywatnych nie. To znaczy nie. Tutaj na Wileńskiej żeśmy jeden taki obiekt robili, tam normalnie są mieszkania, także też żeśmy zabezpieczali przeciwpożarowo, a to tylko były garaże, a tak głównie robimy. Ale logistyczne plus biura, w których po prostu też wykonujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe. Czyli budynków mieszkalnych nie? Nie robimy. To szkoda. No bo tam jeszcze na dzień dzisiejszy w Polsce jeszcze nie zabezpieczamy. Już za granicą to jest, ale na pewno to z czasem przyjdzie w Polsce. Tak, tak jest, dokładnie. Ja bardzo panu gratuluję, dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów w następnych latach, następnej statuetki. Firma Marbut się kłania. Dąbrowa Grunicza.